Hrabia Beledal. Witam pana. A i ten jego zajebisty wynalazek, który jest chyba aparatem w sumie, to co nosi na głowie. Nie wiedziałem, że w 1200 którymś roku mieli aparaty. No ale mają też magię. No, znowu kamera się obraca sama z siebie. Nie wolałbyś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? A, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony to dla mnie jak wybawienie, wierz mi. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. Okay. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się obiadem, prawda? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi na tym. To jest właśnie misja, która na tym poziomie gry, na tym poziomie trudności może być ciężka. Bo nie wiem, jakie on będzie obrażenie od tych nie potworów, tylko zwierząt. W sumie no, potworów i zwierząt, bo skolopendromorfy i pantery. Zobaczmy, pantery są 180 metrów, skolopendromorfy 350. Okej, okay. Czyli idziemy najpierw na pantery. On też nie przemieszcza się zbyt szybko. A kiedy my stoimy, to on czasami też stoi. Eskortowanie go jest trochę irytujące, no ale jak każda misja eskortowa. CD Projekt Red musiał zrobić też i taką. Przynajmniej w takich momentach przyda się ten zepsuty pad, kiedy czekamy, aż on do nas dotrze. Dobra, w takim razie idziemy na piechotę. To trochę zajmie. To jest bez sensu. Kiedy idę, jestem wolniejszy od niego. Kiedy biegnę, jestem szybszy od niego. Pozwól, że skorzystamy ze skrótu. Nie będziemy szli traktem. Bardziej interesujące będzie... A, i tak mieliśmy zejść. Okej. Dobra, zróbmy save'a. Bo jak on zginie, to jest automatyczna porażka, tak mi się wydaje. A nie, to nie świeć. Według twojej mapy, pantery powinny brzmiały gdzieś nie bardziej na niedźwiedzia. Trzymaj się blisko i miej oczy szeroko otwarte. Ja myślałem, Geralt... Jeśli możesz, postaraj się, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Ja myślałem, że z tym byciem brzuchomówcą to ja sobie jaja robiłem, Geralt, ale widzę, że ty wcale nie masz. Ty masz taką umiejętność. Właśnie mówiłeś dwie kwestie dialogowe jednocześnie. Trochę grzybków, halucynków. Dobrze nam to zrobi, albo przynajmniej panu hrabi. Czemu nie idziesz? Na co czekasz? Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. No chodź. Halo. Panie hrabia. A, okej. Okay. Nie, on ma za mną podążać, bo przez chwilę zaczął znowu. Chodź, najwidoczniej... Te drzewo jest dla niego przeszkodą nie do ominięcia, jak krzesło postawione przed twarzą Sima. Huch. Przy mocy wiedźmińskich zmysłów zlokalizuj pantery. No, widzę, gdzie są, no i co z tego. Jeszcze muszę być w stanie to przeżyć. Słyszysz?
to pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. Okej. Okay. Jak możesz mi powiedzieć, że nie widzisz stąd pantery? Hrabio, może powinieneś nosić okulary, a nie aparat na głowie. Czy ta pantera się złapała w jakąś pułapkę? Chyba tak. Tak stoi w miejscu i dziwnie się trzęsie cała. Chyba wpadła w pułapkę na niedźwiedzie. Cholerni kłusownicy. Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obok. Pomożesz jego matce? Spróbuję. Ale najpierw ją uspokoję, bo inaczej się na nas rzuci. Czyli akcji. Świetnie. Będę miał krótkie ujęcie, jakie uwalniasz. Uspokój się. Ty też. Najlepsze jest to, że jej noga wcale nie jest uwięziona. Nie uprzedziłem. Oślepił mnie. Nie patrz w moją stronę, bo cię oślepi. Parestisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę. Cieszę się, że podzielasz moją... W biały dzień robił zdjęcie z fleszem. Brawo ty, hrabio, brawo ty. Jak na człowieka z miasta. Masz bardzo szerokie zainteresowania. O, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. No, to ja też prawda. Wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Masz. Tak, tylko pytam. Geralt, jesteś przezajebisty. Nie wyobrażam sobie spotykać się cały czas z tymi samymi istotami. Masz żonę? To jest warte klipa. Ja pierdolę. Dlatego podobają mi się polskie gry. Znaczy, polska gra. Chociaż w sumie Sniper, Ghost, czy jakoś tak? Ghost Sniper, Sniper Ghost, to też jest gra polskiej produkcji. Grałem tylko w pierwszą część, która była nawet spoko. XD, no dokładnie. Słyszysz je? Te skolopendromorfy drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. Co jest z tymi linkami? Clips Twitch TV, Honest Intelligent CLI-RG B8. Prawdomówny, inteligentny CLI-RG. Ktokolwiek to jest CLI-RG. Podążaj za drążącym tunel z kolopendromorfem, Geralt. Nie! Padzie, nie odwracaj wzroku. Geralt teraz już nie tylko cierpi na kleptomanie. Teraz już cierpi na... Jak to się nazywa? Że się zapomina, gdzie się chciało iść. Amnezję. Nie, inaczej. Sklerozę, o. Geralt zaczyna cierpieć na sklerozę. Idzie przed siebie, nagle zapomina, po co idzie przed siebie, więc zaczyna zawracać. Tak sobie będę tłumaczyć te dziwne ruchy kamerą, niekontrolowane przeze mnie. Dźwięki. Gniazdo potworów, no. Musimy być blisko gniazda. No, na przykład teraz. Stąd raczej
The fuck? Dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Co powiesz na to miejsce? Na. Widzę, że już się ustawiłeś, gdzie chcesz. Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. Tu powinno być bezpiecznie. No, tyle, że pod tym kątem nic nie widać. Dobra, to szukamy dalej. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Racja. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. Czyli na wzgórzu, dobrze. Będziesz mieć widok z góry na całą akcję. Może tu? Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. Jakie światło, Geralt, o czym ty mówisz? Mówisz tak, jakbyś wiedział, co to jest aparat. Wywabisz je? Zastanawiam się, czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. Petardą mówisz. A, mamy się tłuc z nimi. Dobrze. Tak, mamy je zostawić w spokoju? Dobrze. Nie, Geralt. Nie atakuj. Skoro hrabia stwierdzi, że mamy je zostawić w spokoju. Dziękuję, to było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. Może dostaniemy jakiś bonus za to, że było bezkrwawie. No, nie do końca bezkrwawie, ale bez okazów śmiertelnych. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Pawie! Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie. Bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam. I na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A, tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Geralt dobrze wie, że nie jest jakiś super magicznie uzdolniony. Stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy. I to mi się podoba. Kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze. To poszukajmy tych pawi. Mapa hrabiego Beledala. 2 X-y, okej? Okay? Idź do X-a, chudy! Mamy 3 miejsca. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Ciekawe. Zdjęcie pawia. Ale zaraz stworzysz Syrię. Brawo ty. A zostałeś... Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Zostałeś... sunnistą, czy przeszedłeś na szyizm? Czy jesteś katolikiem może? The fuck?
Jakie dźwięki. Śmierdzące pióro pawia. Pióro w tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. Słychać je zresztą. Miło oglądać wiedźmina w akcji. No serio, takie dźwięki wydają pawie? Fakt, ostatni raz widziałem pawia w zoo, jak miałem 8 lat. Więc mogę już nie pamiętać. Nie, na pewno nie w tą stronę. Ja go słyszę tu. O, właśnie. Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. Dobra, bo zaczyna mnie wkurwiać te piszczenie, miauczenie, czy cokolwiek to jest za dźwięk. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Pum! Sekundy na sekundę rozłożony ogon i już tak zostają. Zaś mnie oślepił skubaniec. Kolejne skolopendromorfy. Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć. Odsuń się! Spokojnie, nie zrobią ci krzywdy tak długo, jak jesteś ze mną. Albo i może. Jest tylko jeden? No, to jest prostsze niż myślałem. Au. Nie patrz w moją stronę! Już po wszystkim. Nie patrz w moją stronę! Chyba mam dość wrażeń na dziś. Pozostałeś sunnitą. Tylko jeden Allah istnieje, żeby podążać za nim. Okej. Okay. A czym się różni sunnizm od szyizmu, bo nigdy tak tego nie czaiłem. Wracajmy do obozu. Jeszcze jest ibadyzm. Trzy rozłamy islamu. Kojarzę, bo w EU4 są sunizm, szyizm i ibadyzm. Dzięki, żeś zadbał o pana. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa, wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Gerald. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. No okej. Odżył? Od czego? Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Aha, czyli przerwała rdzeń kręgowy. Ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. A teraz przywozi jej pamiątki. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. A, czyli on pstryka zdjęcie tym pozestyzorem, czy jakkolwiek się to nazywało, a później za pomocą tego zdjęcia maluje obraz. Trochę przesadzone. Interesujące. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Może kiedyś. Proszę. Oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. 240 orenów. Koron. Organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Jasne. Czemu nie? Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie.
Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarz. Będę. Bywaj. Poczekaj do jutra do południa i udaj się na piknik. Ten piknik jest pewnie w mieście. A nie. Jest w wiosce Frankolarz. No dobra. Odblokowano osiągnięcie. The Grapes of Wrath Stomped. Help unite the warring Vineyards. Czyli pomóż zjednoczyć winiarzy. Dlaczego dostałem to osiągnięcie dopiero teraz? Że już Matyldę i tego drugiego gościa połączyłem te ich dwie winnice. Chyba, że on jest trzecim. No tak, on też jest winiarzem. Tu jest jego winnica. No dobra. To jest główny quest. Wróć do pustelnika i poddaj swoje czyny osądowi. Oczyściliśmy całą mapę, więc możemy spróbować przy okazji zawitać do pustelnika, czy możemy się poddać próbie zdobycia najlepszego miecza srebrnego w grze. To jest w ogóle ciekawa scena, bo chodzimy... Zresztą nie będę spoilować. Szyizm podąża za sukcesją imanów, a nie kalifów. Podąża za kalim. I też w CK2 szyici są bardzo agresywni. Wybacz, że nie wiem, kto to jest iman, ani kalif, ani kali. Nigdy nie czytałem, ani raczej nie będę nigdy czytać, bo nie mam takiego zamiaru Koranu. Nie, jakoś niespecjalnie interesuje mnie jakakolwiek religia. No cóż, jak chodzi o chrześcijaństwo, katolicyzm, no to byłem zmuszany do 18 roku życia uczęszczać do kościoła i na religię przez moich rodziców, ale kiedy tylko skończyłem 18 lat w drugiej klasie liceum, to się z religii na własne życzenie wypisałem. I od tamtego czasu nie utrzymuję żadnych stosunków z kościołem, poza... Oczywiście, jak to jest jakiś ślub albo pogrzeb, no to trzeba iść do kościoła, ale ja nigdy nie wchodzę do kościoła, tylko stoję przed kościołem, bo ja nie uważam siebie za człowieka wierzącego. Ale też nikomu nie bronię wierzyć, nie mam z tym jakichś problemów, jeżeli ktoś jest człowiekiem wierzącym. Ja jestem typowym ateistą i tyle. Dobra. Zróbmy save'a, bo jeżeli będziemy godni dostąpić tego miecza, to jest boss fight. To taki porządniejszy, tak mi się wydaje. O, chodzę po wodzie! Ale już tu chyba byliśmy, bo ja zostałem odbity przez tego pustelnika. Kali to bratanek Muhammeda. Iman to przewodniczący modlitw i tak dalej. Czyli ksiądz. Imam to jest ksiądz, tak? Dowiodłeś się, że 5 cnót rycerskich nie jest ci obcy. No raczej. To znaczy, że mogę podnieść miecz? To broń dla mistrzu. Musisz pokazać, na co cię stać. Walka odbędzie się na środku jeziora. Czy jesteś gotów? Tak, jestem gotów. Mogę zaczynać w tej chwili. A zatem dobądź miecza. Jaki wiedźm? To jest człowiek, więc jad wisielców. Puszczyk i grom. Poradzi sobie ze starcem. On jest magiem. Wow. Zamienił się w tornado. To moja ulubiona. Au.
Jesus. Ło! O! Czyżbym wygrał? Trucizna go zabiła? Okej. Jesteś godzien posiąść magiczny miecz. No, nagle się on się może zanurzyć, ja nie. Zniknął. Czy mi się wydaje? No, muzyczka z pierwszej części gry. A oto i twój Pani Jeziora, ale zmieniła się aktorka. Myślałem, że będzie ta sama z pierwszej części. Oczywiście, że się znamy. Pamiętasz? Pustelnik powiedział, że wie, kim jesteś. To jest ona. Ten pustelnik to była ona. Tak, jeżeli by się ktoś nie zorientował. Noś ten miecz i nigdy nie zapominaj, że zdobyłeś go udowadniając, iż jesteś prawym człowiekiem, któremu przyświeca dobro. Oczywiście ma wilka w rękojeści. Tym razem go nie zgubisz. Tak, no bo w pierwszej części gry już go dostaliśmy. On się jakoś na A nazywa. Aorygy... Arondigt. Jakkolwiek się to wymawia. No i nagle mogę się zanurzyć, jak tylko podniosłem miecz. Czyli to ten miecz ma taką moc, że nie pozwalał się przebić przez dno. Okej. Załóżmy go. Bo jest to miecz srebrny, który ma 166 obrażeń więcej niż nasz obecny miecz. Każdy cios generuje ładunek zwiększający obrażenia miecza o 10%. Ładunki można stracić z czasem lub otrzymując obrażenia. W pełni naładowany miecz zawsze zadaje obrażenia krytyczne. Zabicie wroga w pełni naładowanym mieczem, czyli obrażeniem krytycznym, rozładowuje miecz i trwale zwiększa obrażenia broni. Czyli im więcej wrogów zabijemy, im więcej potworów zabijemy, tym większe obrażenia ta broń będzie mieć. Czyli to jest miecz, który leveluje razem z nami. Najlepszy miecz srebrny. Tylko, że nie jest częścią zestawu. Więc jeżeli używamy Erodgnichta, to nie mamy bonusu za pełny zestaw wiedźmiński. Jeżeli jest to gdzieś tutaj uwzględnione. Wydawało mi się, że to jest gdzieś uwzględnione. No, przy produkcji. Mamy premię tylko za 3 części. Nie będziemy mieć premii za 6 części, bo nie używamy srebrnego miecza z całego setu. Więc mamy tylko połowiczny bonus z używania setu, ale mimo wszystko ten miecz jest OP. Dobra. Dalej. Nie misja główna. Do misji głównej dojdziemy. Teraz po drodze musimy przejść przez miasto. O, odblokowane osiągnięcie. Jakie? Zdobądź Erdonite by the Lady of... Zdobądź Erdonite. Chyba tak się nazywa ten miecz. Erdonite. Od Pani Jeziora. Dobra. Klient ma zawsze rację. Porozmawiaj z Cinfanelim o swoich pieniądzach. O, właśnie. Możemy odebrać w końcu pieniądze z banku. Minęło już tyle dni. Tydzień chyba mieliśmy czekać, tak? Zachować spokój, burt nie wszczynać. Ta. Nie ma problemu. Nie do końca o to mi chodziło. Nie. Ja się z wami bić nie będę. To nie był mój zamiar. A i tak muszę czekać do rana, żeby bank został otwarty.
Tak. Już nakrzyczeliśmy się wszyscy. Dobra, co jest tutaj? Wielki turniej Gwinta. Albo możemy udać się do kamerariusza, odebrać nagrodę. Wszystkie nagrody. Nie, dalej mnie gonią skubańcy. Odpuścicie sobie kiedyś. Wiem, dlatego nie próbuję fikać. Rzuciłem sobie petardę przed siebie. Nagle rzuciło się na mnie pełno strażników. To już nie można fajerwerków odpalić sobie tak po prostu, bo się komuś wymsknęło. No cóż. Nawet nikogo tą petardą nie trafiłem, więc nie wiem, w czym był problem. Cholipcia! A ty co, jesteś ten? Gajowy Hagrid? Witajcie, rycerzu. W Beauclair dużo się mówi o waszej odwadze i odwagi. Z tego tytułu należy się wam wynagrodzenie. Proszę pokwitować. Proszę pokwitować. 700 koron, nice. I 300 expa. I przedmiot, pamięć rycerza? Pamięć rycerska? Coś takiego. Jest jeden plus tego, że na dworze jest zimno. Na dworze jest lodówka. Więc nie muszę latać piętro niżej do lodówki, by robić sobie drina. No dobra. Żegnaj. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. 140. Okej. Okay. Teraz możemy spróbować poczekać do rana. Do godziny 8 konkretnie. Bo bank jest od 8 otwarty. Zabić dzielnego. Zobaczmy, ile pieniędzy było na naszym koncie bankowym. Pewnie to będzie jakaś bajeczna suma typu 1100 koron albo coś w ten deseń. Właśnie jestem Wiedźminem, zawsze zdaję buty z... Doprawdy, wzywać Mistrzu Wiedźminie, pozwól na chwilę. No właśnie. Giacomo Sianfanelli. O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Okej. Okay. Dziękuję. 500 koron. Wow! Że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno. Przepraszam za to zamieszanie. Wiedźmin. Zaraz mu dupę miotkiem. Okej, zobaczmy, co to za rachmistrz. No, niby ma większe obrażenia, bo my dalej używamy zbroi cechu żmii, która jest na 39 poziom, a mamy 57. Ma przebicie pancerza i szansę na krwawienie. No ale jak wykonamy w końcu nasz arcymistrzowski stalowy miecz cechu Wiedźmina, to tego raczej nie pobije nic przez dłuższy, długi czas. A skoro sobie dajemy radę teraz, to jak w końcu wykonamy ten miecz, to będziemy się przez wszystkich przeżynać na 1-2 hity. To będzie ciekawe. Ostatnia walka z
królem Gonu będzie śmieszna. No ale cóż. Dobra. Czy my chcemy wziąć udział w turnieju Gwinta? No dobra. Weźmiemy udział w turnieju Gwinta. Mała odskocznia. Uważajcie na siebie. Od gry akcji nagle zamienimy grę akcji na grę karcianą. Na pewnie najbliższą godzinę. Znaczy resztę tego odcinka to na pewno. Nie wiem, czy skończę w ogóle ten quest w tym odcinku. Ale będę musiał, bo nie mogę zapisać w trakcie. Więc może być, że to będzie półtorej godziny odcinek. Chyba, że zostawimy sobie karciankę na osobny odcinek kiedy indziej. A teraz zajmijmy się tymi questami, które jeszcze możemy powykonywać. Na przykład możemy znaleźć schematy rynsztunku wilka. Po drodze możemy odebrać nagrodę od tego całego hrabiego. Tutaj jest rynsztunek Manticory. Aha, a następne lokacje się odblokują dopiero jak będziemy... Dobra, no to... Róbmy to po kolei. Najpierw do Franconalas odebrać nagrodę od hrabiego Beledala. Ale musimy specyficznie poczekać do południa. Więc poczekajmy do południa. Nie mapa świata. Medytacja. I na każdym obrazie jestem ja. Znaczy ja. Jest Geralt. To było na zasadzie, co Geralt sobie pomyślał. Na każdym obrazie jestem ja. Pozdrawiam. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O! To wspaniale. Pozwól. A ile się nie mylę, on nam zaoferuje na malowanie naszego portretu. Albo namalował nasz portret. No nie. Daje nam obraz. Dziękuję. Nie, portret, swój portret już chyba malowaliśmy wcześniej. Przepraszam, porąbało mi się. Biały wilk przepędza pędzla, nie przepędzla. Jak się miewa twoja córka? Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wróci. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o dorobek. Gra karciana RNG, dokładnie. Musimy... Tak, znam. Będziemy musieli wpisywać Bless RNG do czatu, żeby to wygrać. Bez wczytywania pierdyliard razy, jak poprzednim razem przy grze w tej karcianej w Nowigradzie.
Pozdrów go serdecznie ode mnie. Udane przyjęcie? Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. Przyjaciele. No, no właśnie. Przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. No właśnie. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Blazar NG? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym... Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie oto mi konkę mi chodziło. W superlatywach opisujące Bohomazy. Oczywiście im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ale może być i po twojemu, nie ma problemu. Tak mówię ci. Dobra, bywaj. Miło było cię spotkać. Dobra. Teraz możemy iść zacząć poszukiwania rynsztunku wilka. Obracająca się kamera dodaje klimatu. Przestań! Powiedziałem przestań. Gro, słuchaj się mnie. Znaczy, padzie, słuchaj się mnie. Co to za dźwięk? Pokaż, co umiesz. Wilcy? A w trakcie walki... O. W trakcie walki mogę grę zapisać, czemu nie? Czy ten wilk się odbił od tych schodów, czy mi się przewidziało? Wyślę cię do rodzinki w zaświatach, żebyś nie był samotny. No, znajdź klucz otwierający barierę. Nie posiadasz przedmiotu, który mógłbyś tu umieścić. Było zaraz przy mnie. List Georgia Herberta. Droga Hedwigo. Prawie jak papuga od Harego. Miałaś całkowitą rację, że odradzałaś mi tę wyprawę. Dlaczego dziekan Wydziału Archeologii oddał kierownictwo w ręce tej ćwierć elfki? Kto znalazł fiorytowy rubin z Edgnwal? Ja czy ona? Musisz wiedzieć, że wiedźmin jednak wrócił. Rubin zniósł barierę, jak od początku powtarzałem, i pozwolił na eksplorację wnętrza. Wiedźmin, wyobraź sobie, niemal przekonał te Duchamp, by wrócić do miasta po dodatkową ochronę. Nie wiemy tak naprawdę, jakie tam niebezpieczeństwa czyhają. Ten to wie, jak podbijać swoją dniową stawkę. Duchamp zaraz pochwyciła myśl, przypominając podanie, według którego grobowiec miał być oburzony klątwą. Przekonywałem jednak kolegów, żeby nie wierzyli w bajki. A jeśli ktoś nas ubiegnie w międzyczasie i obrabuje elfi skarbiec, bo jak wiesz, według mojego tłumaczenia najcenniejszy może oznaczać tylko jedno. Zaginiony skarb króla Divertwa?
Jezus. Wchodzimy. Plamy krwi. Późniejszy dopisek częściowo nieczytelny z powodu krwi. Wiedźmin miał rację. Nie powinniśmy byli tam wchodzić. To przeklęte miejsce. Ledwo udało mi się uciec. Wyczołgałem się i wyjąłem rubin. Portal się zamknął. Jestem bezpieczny, ale inni... No nie wiem, czy taki bezpieczny. Został po tobie tylko szkielet. Dobra. Wilk. Safe. Kamerą skierowaną na Geralta. I wkładamy fioletowy rubin. I idziemy do środka. W końcu coś widać. Bargesty? Nie no, pochodnie możesz schować, Geralt. Przy kocie nam nie jest potrzebna. Bargesty to są upiory. Upiory. Się przejść. Zamknięte. No, tu w ogóle są rzeczy do odkrycia. Dobrze, że załączyłem ten tryb. Są ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. Okej. Okay. A, to załatwiło wszystkie... Wow. Widziałem gro tego Bargesta za tymi drzwiami. Nie próbuj mnie oszukać. Trzeba użyć Arda. Tak myślałem, że coś mnie tu napadnie. Ale bardziej w takiej rozległej jaskini spodziewałem się... Charleya. Wow! Tu jest różnica, nie? Wcześniej musiałem go brać na dwa podejścia, teraz już tylko jedno. Trzy hity i nie żyje. Zróbmy save'a. No. Upiory. O! Zabiłem go tym wzmocnionym atakiem. Czyli moc naszego Erdonite wzrosła o 5. Czy tam obrażenia... Aha, obrażenia wzrastają o 1. Za każdego zabitego wroga, maksymalnie o 10 na każdy poziom Geralta. Czyli co poziom Geralta, obrażenia tego miecza mogą się zwiększyć o 10. Stąd przyszedliśmy. Epifatum króla Divetfa. Tu spoczywa nasz ojciec. Zginął, by inni mogli żyć.
Grzybki, grzybki. Buklerskie spodnie. Zaś ten dźwięk. Tak jakby dobiegał z tego nagrobka. Tu niby miał być przeciwnik, ale go nie ma. Stary elfi klucz. Okej, okay, te drzwi otworzył. Czyżby otwierał coś jeszcze? Gdzieś indziej? No, lód, którego zapomniałem wcześniej. Tu mnie jeszcze nie było, ale widzę, że niedużo mi to dało. Wygląda na to, że torba należała do Wiedźmina. Aha. Przecież przechodziłem obok tej torby wcześniej. Czemu ona się wcześniej nie podświetliła? Dobra, pierwsze trzy schematy. Kot się skończył. Jeszcze gdzieś czegoś nie znalazłem, tylko czego i gdzie. Są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. Tu coś jest. Tylko co to jest? O, to jest pytanie. Jak się tam dostać? No, wiem jak się tam dostać, bo przed chwilą tam byłem. Wiedźmin. Zawalił sklepienie, żeby pogrzebać przeciwników. Ale sam przy tym zginął. No, czyli tu wszystkie sześć... Cały set jest w jednym miejscu. Ciekawe. Okej. Okay. Czyli został nam jeszcze set Manticory, po czym mamy tylko i wyłącznie wielki turniej. I tyle. I zadanie główne. Dobra, zbliżamy się do końca. Jesteś już królem Syrii. Brawo ty. Jak to młody i bogaty, to se może po... Jakie było pierwsze prawo, które zmieniłeś, stając się królem? Zwiększyłeś autonomię władcy, zwiększyłeś centralizację? Czy zmieniłeś prawo dziedziczenia? Czy jeszcze nic nie zmieniłeś? Wiesz, jako... Nie, jako ten... Muzułmanin nie masz innego prawa dziedziczenia niż otwarte, open. Czyli najsilniejszy syn twój dziedziczy wszystko. Albo jak to ma w słowniku Bizancjum, despota Gulasem ibn Menmad Fatimid bogaty Syrii. Udaj się do jaskini z ukrytą kaplicą. Okej. Okay. Czy ja już tam nie byłem przypadkiem?
Też musiałem coś pominąć. Już bym miał wszystkie schematy. No cóż. Tup, 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 tup. Poszukiwania. Arcymistrzowski rynsztunek Manticory. Zwiększyłeś prawa kobiet z obszernych na szlacheckie. Czyli... Wszystko jest tak, jak opisywał wielki żebrak. Kaplica, którą odwiedził Merten, musi być w tej jaskini. Czyli jesteś na przedostatnim poziomie? Bo ostatni poziom się nazywa Równe prawa, czy coś w ten deseń? To jest ciekawe, ale nawet jeżeli wprowadzisz równe prawa kobiet, to pewnie nie będziesz mógł zmienić dziedziczenia tak, żeby kobiety też mogły osiadać na tronie, bo kobiety nie mają nic do gadania w islamie, także... Aż jestem ciekaw. Opowiedz mi, czy to na streamie, jeżeli dzisiaj ci się uda. W środku jaskini coś tu jest nie tak. Nagie kobiety w środku jaskini. Opowiedz mi albo dzisiaj na streamie, albo w szepcie. Co się dzieje, kiedy masz maksymalne prawa kobiet jako muzułmanin? Czy kobiety mogą nagle dziedziczyć? To by było dziwne. Tak myślałem. Jesus. Bruksa. Olej przeciwko wampirom oraz czarna krew. Wypijemy też kota, żeby nie musieć trzymać pochodni. Na nią powinien działać Igni bez wampirem, nie? Szlachetny poziom praw pozwala im dawać agnatywno-kognatywne prawa i tak dalej. Aha, czyli już masz maksymalny poziom. O, są dwie? Są dwie! What the fuck? Okej, okay, już jest jedna. Teraz już obie leżą. Nie wiem, czy te bruksy to halucynacja, ale walczyły całkiem prawdziwie. Niby mam iść tutaj. No co jest w tę stronę? Nie, masz przedostatni poziom. Oho. To co dają pełne prawa kobiet takim... A, że możesz wprowadzić... absolutny kognatyzm, że tylko kobiety mogą dziedziczyć. To daje chyba maksymalny poziom. What the fuck? Zostałem sam bez grosza przy duszy. Okej. To na pewno są halucynacje. A to jest druga strona. Znaczy, ta druga ścieżka, którą mogłem wybrać, tak mi się wydaje. To jest tyle grzybów halucynek, że to jest aż straszne. Tak. Odszukaj ukrytą kaplicę.
Nie, bo to wychodzi na powierzchnię. Na pewno nie tędy. Czyli wracamy się do tych żebraków. Pełne prawa pozwalają też kobietom dowodzić armiami i nie ma, i kobiety nie mają negatywnych opinii do relacji. Aha. Okej. Oprócz tego, co powiedziałem, że mogą jako jedyne dziedziczyć w absolutnym kognatyzmie. Dobra, zróbmy save'a. W takim miejscu? Na pewno jakaś próba. No, nie znalazłem 50 koron, co? Zapewne mam rozdać. Daj jałmużnę. Nie odwracaj wzroku, pomóż. Każdemu damy pieniążkę, nie ma problemu. Pomóż biednego. Mogę zgasić to ognisko? Poratujcie panie ubogiego. Masz. Ten był ostatni. Ciekawe, co się teraz stanie. Zgaś wszystkie światła, żeby nikt nie widział. I idziemy dalej. Ciekawe, czy ten człowiek otoczył wszystkim kimon jest prawdziwy. Serio? Raczej, że nie był prawdziwy. No, kod przestał działać. Na dół czy do góry? To niemożliwe. Ten człowiek wygląda całkiem jak lebioda. Tajemniczy człowiek. Zapiski Mertena, jakiś schemat, a? Znowu widzę normalnie. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Schemat na wiedźmiński i miecz cechu Manticory. 17 Fein 1203. Udało się. Dotarłem do jaskini próby. Wszedłem u progu ukrytej kaplicy. Nigdy nie zapomnę tego, co tu przeżyłem. Atakowały mnie wielkie, ziejące ogniem smoki. Potężne potwory, wyglądające jak krzyżówki utopców z endriagami. Ludzie o twarzach dzikich zwierząt. Lecz lebioda jest mi przychylny. Pozwolił przetrwać tę ciężką wędrówkę. Na końcu, tu, w ukrytej kaplicy, gdzie oddałem się medytacji, zesłał na mnie wizję jeziora, czystej, przejrzystej wody, która mnie otacza i przenika mą duszę. Oczyszcza mnie z niegodziwości i przewin. Kiedy się ocknąłem, nabrałem pewności, które miejsce lebioda wyznaczył na ostatni przystanek mojej pielgrzymki. Musi chodzić o jezioro oczyszczenia, którego wodą lebioda uzdrawiał ciała i dusze swych wiernych.
Zgodnie z zaleceniami wielkiego żebraka, mam nadzieję, że wszystko u niego dobrze i że ludzie z wioski zrozumieli, że on jedynie głosi prawdę i nie chce ich krzywdy, który gościł mnie jeszcze niedawno w świątyni Lebiady, zostawiam tu kolejne rzeczy, które wiążą mnie z dawnym życiem. Choć nie jest łatwo, bo kiedyś zdobycie tych schematów kosztowało mnie wiele czasu i energii i wyrzeczeń. Wiem, że postępuję właściwie. Niechaj Lebioda przyjmie szczery dar mego serca. Tajemniczy człowiek Mejos? The fuck? Podążam dalej w stronę jeziora oczyszczenia. Moja droga, choć trudna i pełna poświęceń, staje się coraz bardziej prosta i oczywista. W duszy czuję lekkość. Nabrałem jeszcze większej pewności, że podążam właściwą ścieżką. Niech będzie chwała Lebiodzie. Merten udał się stąd po ostateczne odkupienie nad jezioro. Powinienem to sprawdzić. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie przeczytaliśmy. Tak mi się wydaje. Albo to był po prostu ten schemat. Dobra, to gdzie teraz? Aż tutaj. Dobra, to udajmy się do folwarku Bassane. Dobrze, że już go odbiliśmy. Pomedytujmy do rana. Będzie coś widać, plus uzupełnimy eliksiry. Tak, wiem, że ten odcinek już trwa ponad godzinę. Ale chcę skończyć tego questa w tym odcinku i tym pozytywnym akcentem wtedy zakończymy ten odcinek. Na honor! Na pochybel! Na czaple posępnego czerepu. Nie. Mam jakoś od dzieciństwa. Może to dlatego, że mi matka. Dość! Nie chcę tego. Też kleptoman. Dzień dobry. Panowie, mamy towarzystwo. Jest! Geralt, jesteś odważny z pięści na nim. Z pięściami na nich. Double kill. Tak, z moją gębą. Skoro ludzie rzucają się na mnie z mieczami. To musi być tak. Ładne miejsce. Jezu. Może to przez te okulary. Miałem powiedzieć, zanim mnie napadł atak. Kłaczka. Ej, gdzieś tu na dnie coś będzie. Czuję to. Są korony. Jest roślinka. Jest złoty pierścień. Się nieźle można obłowić, nurkując w tym jeziorze. Jakieś zapiski wyznawcy Lebiody. Dzięki ci, o wielki Lebiodo, za twą pomoc, za twe łaski, za twą dobroć. Dzięki nim pokonałem ścieżkę odkupienia i odpokodowałem moje winy. Niech chwała wieczna będzie to. Niech chwała wieczna nad tobą świeci, Pagodar. Notatki nawróconego. Byłam grzesznicą, lecz w Lebiodzie znalazłam odkupienie. Byłam nieszczęśliwa, lecz w Lebiodzie znalazłam radość życia. Marno trawiłam swe życie na uciechach ciała, lenistwie i hulankach. Lecz w Lebiodzie odnalazłam nowe powołanie. Tu, w jeziorze oczyszczenia, zostawiam to, co wiąże mnie z mą grzeszną przeszłością. Niechaj zostaną tu na wieki. Ostatni list Mertena.
32 Fane, 1203. To już koniec mojej drogi. Ja, Merten, jako dziecko oddany Wiedźminom z cechu Manticory, poddany mutacjom i zabójczym treningom, dziś przestałem być Wiedźminem. Dokończyłem pielgrzymkę, podczas której pozbyłem się wszystkiego, co wiązało mnie z dawnym życiem. Dotarłem do ukrytej kaplicy w jaskini prób i przetrwałem. Dziś rodzę się na nowo, tu, w Jeziorze Oczyszczenia. Zostawiam ostatnie przedmioty, które świadczą o moim przywiązaniu do poprzedniego wiedźmińskiego wcielenia. Wraz z nimi zostawiam moje troski, rany i zobowiązania. Wszystko co dawne, także imię. Od dziś zwać się będę Szaweł. Jestem nowym człowiekiem. Dzięki Ci, o wielki Lebiodo. Dziękuję, że moje nowe ja pcha mnie dalej ku nowym lądom i miejscom, które wciąż pozostają dla mnie ukryte. Dobrzy ludzie, którzy pomagali mi podczas mojej drogi odkupienia, powtarzali zawsze, że należy się wsłuchiwać w wewnętrzny głos i to za nim podążać. Ponieważ tym wewnętrznym głosem mówi do nas Lebioda. Nie będę się zatem sprzeciwiał jego woli. Wyruszam. Na północ ku Temerii, Edirn, może aż za Góry Smocze. Będę głosił chwałę Lebiody i czynił dobro, tak jak nakazał prorok. Okej? Okay? No, odblokowano osiągnięcie. Znajdź wszystkie arcymistrzowskie schematy. To był ostatni przystanek Mertena. Okej. Myślę, że wystarczy. Wypłyńmy. Wróćmy do tego arcymistrza w dziedzinie kowalstwa, płatnerstwa, czy kimkolwiek on tam jest. Oddajmy mu te wszystkie schematy, skończymy questa. Wykonamy pancerz arcymistrzowski niedźwiedzia i kończymy odcinek. Będzie trochę dłuższy odcinek, trudno. A jeszcze najpierw muszę znaleźć skrytkę, żeby wykonać ten arcymistrzowski ekwipunek. A jeszcze nie mam odblokowanej swojej tej posiadłości tutaj, więc nie mam dostępu do skrytki, więc nie mogę jeszcze stworzyć arcymistrzowskiej zbroi. Dobra, w takim razie po prostu oddamy te schematy i kończymy odcinek. Noc, miłość i wino. To Wiedźmina trzeba. Też się zgadzam. Witam, mam nadzieję, że poszukiwania idą dobrze. A jakże, coś już znalazłem. Udało mi się już co nieco znaleźć. Doskonale. Zrobię sobie kopię i dzięki temu wreszcie będę mógł zdobyć arcymistrzowskie uprawnienia. Wielkie dzięki, Wiedźminie. Zadanie zakończone, więcej niż mistrz. 150 expa, wow. I 500 koron. Dobra, bywaj. Bywaj. Powodzenia na szlaku. No czyli w następnym odcinku, pewnie cały odcinek poświęcimy na turniej gry w Gwinta. Ewentualnie zaczniemy drążyć wątek główny tego DLC. Mamy wykonane wszystkie zadania poboczne poza jednym. Tak, poza jednym, poza Gwintem. Także jesteśmy super overlevel. Zadanie główne ma poziom 35, my mamy tylko 57. Okej, zróbmy save'a.
i widzimy się następnym razem, gdy będziemy grać w Gwinta. Jej! Na razie.